i że nie jest tak, że nic nie możemy, bo my podejmujemy uchwały walne, usancy tak zwane, które odnoszą skutek. Ja powiem chociażby o sprawie obrony, doktryny obrony wojennej, którą no, przygotował pan generał Grudniewski. Wprawdzie nie jest ona doskonała, ja ją tutaj mam, tutaj ona jest, ale już w tej chwili myśmy podjęli uchwałę o doktrynie obrony, totalnej obrony Polski, a okazało się, że po trzech dniach pan Macierewicz ogłosił, że to przyjmuje doktrynę obrony, samoobrony. Obrony terytorialnej. Obrony, doktrynę obrony terytorialnej. Czyli nie jest tak, że to działanie jest zero. Nie. Podejmujemy i to zaczyna działać. Bo występujemy również do, na przykład do Sejmu, występujemy do rządu o takie i inne konkretne rzeczy w obronie Polski i Polaków. Przed wieloma zagrożeniami, które my dostrzegamy. Bo niestety tych zagrożeń jest bardzo dużo. Przykładem jest pan, który mówi, że nic nie może zrobić. To jest zagrożenie, bo pan się czuje zaszczuty, zagrożony całe w tym systemie. Tak, całe dlatego musimy to odwrócić. I to jest zadaniem naszym, waszych, również Sejmu walnych, które organizujemy. I zapraszamy na to, bo to nie jest, że my nic nie możemy. Możemy i robimy, staramy się zmieniać Polskę i działać w prawicy Polski i Polaków. Trzeba nieraz jedyną szansę. Ja uważam, że nie jest w tej chwili, że system partyjny, przyjechali tak destrukcyjnie, mówię, oni się pogubią. To prowadzą do rewolucji. Już się gubią. Ale to się ja tylko powiem, ale nie wylewajmy na nich pomny. Tylko powiem, dlaczego poszedł nieskutnie. Niestety, tutaj pan Leszczyński, myślę, że w tej sprawie dopowie, może król w Polsce jest potrzebny, bo mówił o intronizacji Chrystusa Króla. Dlaczego nie chcą przyjąć Chrystus Królem Polski? Będzie przyjęty królem. Oby. My mieliśmy panią, która uczestniczy w rokowaniach, która z naszego ramienia właśnie występuje w rokowaniach z episkopatem i z władzami, prawda? I tutaj już to jest... jest na takiej drodze współpracy, przyszła sama, żeby współpracować. Ale król potrzebny, bo w tej ludzie jest powiedziane, że Żyd, który przekroczy teren jakiegoś kraju, gdzie nie ma króla, to on uważa, że to jest ziemia niczyja i to jest ziemia do zdobycia. No tak było kiedyś. Do zdobycia. W związku z tym jest król, już nie mogą powiedzieć, że to jest ziemia niczyja. Ale już bronimy Polskę i bronimy Polaków. Tym aktem nadal, prawda? Będzie uroczyste koronowanie i tak dalej. To jest ważne dla nas, jako Polaków i Polski. Dacie radę, po tym duchu, jaki pan tu się ubierzcie. Pamiętacie, co przyjął Jan Paweł? Zobaczcie, co pan powiedział. Nie wstąpi duch, nie powiedział, dajcie mi pieniędzy, albo coś powiedział duch. Wy też w ten sam sposób działacie. Pan ma ducha, pani ma ducha, wy musicie to wierzyć. Każdy z nas jest otworzony na to, czy ma tylko fizyczną. Szkoda, są takie już w podeszłym wieku. Zaufajcie mi. Nie są ci człowiek patrzy się na mnie. Ja już przy 70 nic dużo nie wypadnie. Może ja się trochę. Są też młodzi ludzie. No a gdzie oni są młodzi ludzie? My jesteśmy w Pucku. Mieliśmy obrady niedawno w Gdańsku. Było sporo młodych ludzi. I to jak przygotowany? Jeśli chodzi o obronność, no tak byli przygotowani, że minister obrony, pan Macierewicz, powiedział, nasze wojsko piechota nie jest tak przygotowane, jak wy jesteście. Ochotnicy. Samouki, po prostu są, bo młodzież jest zdolna, w naszej ojczyźnie młodzież jest zdolna, ona ma historię, ona ma dostęp do literatury, to nie jest owoc zakazany, młodzież się organizuje. Dlaczego był pan, który pokazywał doktrynę obronną Polski współcześnie, była, wyobraźmy sobie mapę Europy, prawda, mapę Europy, Szwajcaria 78% uzbrojenia, Finlandia 75% uzbrojenia. Naród, ludzie, prywatnie, każdy ma broń, tak? Norwegia,
chyba 45. Szwecja, nawet Słowacja, Niemcy 30 parę procent i tak dalej. Czechosłowacja, Węgry, Polska 0. 20%. Czy to jest? Nie, ja mówię o ludności. Nie mówię o tym wojsku, które nie jest wojskiem. To jest wojsko ofensywne, które idzie na front, ale wojsko nie będzie broniło, to wojsko nie będzie broniło Pucka. Pucka musi obronić mieszkaniec Pucka. Tak samo jak wioski. To są ludzie, którzy się znają, którzy od razu zakładają konspirację i momentalnie są partyzantami. Jeżeli znam człowieka, byłem w Szwajcarii, w pokoju, w swoim pokoju, w szafie, wisi szafa z materiału na zamek błyskawiczny, tam są buty, tam jest mundur i tam wisi kranie. Również, tak? Amunicja gdzie indziej? Jest w Szwajcarii. Tak? I jeszcze co mają Szwajcarzy? Mają rowery. Super rowery mają, bardzo wytrzymałe. Wszystko sprawdzić, tak? Jeżeli w razie zagrożenia, za każdego węgła wychyla się lufa, tak? Mogą zgłosić bomby, ale potem już nie wejdą, bo to jest uzbrojony teren. Dlaczego w Polsce jest taki, jakiś taki hamulec, że my nie możemy sobie broni kupić? Oczywiście i ci młodzi ludzie, którzy byli, był ich dowódca, który pokazywał, miał prezentację, doskonale są uzbrojeni. Oni mają taką broń, którą by chcieli. Między czasie bardzo ciekawe, jak się Polska od czasu zmieniała, patrzy na swoje regiony. Więc nie jest tak, że nic nie mogą, po prostu trzeba chcieć. Jeżeli my nie będziemy brać przykładu z historii, no to niestety to będziemy siedzieć w domu i czekać na kolejny odcinek serialu, który będzie nam zamulał mózg, tak? Tu widzimy mapę, gdzie... To nie jest tak, że tu się nic nie działo. 1025 roku, relacja Hobrega, spójrzcie na wasze ziemie. Wszędzie są... W 1925 roku ja mam taką nadzieję, że dzięki panu Jarosławowi i panu Zygmuntowi, znaczy to nie ma Polski bez kaszy. Wy uratujecie Polskę. A nie ma kaszy bez Polonia, bez kaszy. Tak, bez kaszy. Zobaczcie, jak to relacja, bo to było 1925 roku, dwie koronacje. Zobaczcie, że byliście w ramach kolony polskiej. Zobaczcie ten gmin. Cały czas popatrzcie, jak się ten gmin kształtuje na przestrzeni dzieli. Mariana. 1200 Muszę mieszkać w drugiej, w drugiej kroje. Bogusia. 1034, popatrzcie. Cały czas popatrzcie, jak to ewoluowało. Chciałem wam pokazać, żebyście po prostu zobaczyli. 1058. Prawda? Dostęp do morza. Cały czas dostęp do morza tym klinem, prawda? Potem już jest... Za chwilę będzie robicie dzielnicowe, tak? Rozbicie dzielnicowe. Tak. Krzywouste, czyli rozbicie dzielnicowe. No to będzie szczęście, tak. I ponowne scalanie. No tak to wyglądało rozbicie dzielnicowe, ale też pomoże już było nadwieźć do części, widzicie tam, bo mogę widać tą część taką Księstwa Pomorskie. Rozbicie dzielnicowe. Sprzedałem 138. Scalanie. Jeden scalanie, jeden tak. Rozbicie dzielnicowe. Kazimierza Wielkiego. To już państwo krzyżackie. Zobaczcie, jak krzyżacy szybko się rozprzestrzenili tutaj na Pomorzu. XIV wiek. XV wiek. Rodzina papieża. Też krzyżackie państwo. Proszę zobaczyć. Rzeczpospolita Szlachecka, XVI wiek. Znowu już tutaj odzyskane. To są te Polsce królewskie, o których mówiłem. To już Unia z Litwą jest, czyli duży obszar kolony polskiej. XVI wiek. Dlaczego Litwini mają taką nienawiść do Polaków? Nie wiem, skąd teraz jest. No właśnie, no nie wiem, też. A była Unia Polsko-Litewska. No tak. Tak. Ja byłem... Polska była od morza do morza. Ja kiedyś to jest sytuacja, była też chaciarska Unia z Ukrainą. To jest to na prostu trzymają rękę. Sprzed zaboru. Putin. Sprzed zaboru. Po prostu się na tą ziemią warmińską tutaj idę. Ja byłem na Unii. Taki był. A nie ma w ulicy polskiej. No, tu są też ziemie pokazane polską ulicą. Zgadzam się, zobaczcie, południa z Turcją, z Rosją i z Turcją. Ale panowie, bardzo proszę, pozwólcie jeszcze raz. No. To jest w ramach tej prezentacji. Jeszcze państwo może coś pokażę, bo jest bardzo ważne. Ja może jeszcze uzupełnię, tylko jeśli chodzi o nasze system polski, jaki był w okresie międzywojennym, bo my mamy dokładnie, my mamy przykłady, że są państwa, które mają, czy mają demokrację, czy mają system sakralny, ale nie można tam wprowadzić do
do rządu, czy do organizacji, do instytucji obcego człowieka, obcej nacji. I oni tego bardzo pilnują i to jest dobry sposób. Uważam, że my nie umiemy korzystać z takich metod, które są sprawdzone na świecie. Tutaj jest kolega, którego ojciec miał być zatrudniony jako urzędnik celny. Bogdan, pokaż ten dokument, który masz, który musiał się wykazać, że był Polakiem, że był Polakiem, prawda? Że nie może być jakiejś innej narodowości. To jest dokument, co prawda, już leciwy, tak? Ja mogę później go wyjąć. Który jest, to jest kserokopia w kolorze. Coś takiego, który jest obecny dowodem, że on może piastować dużo takiego jak poczta pantoflowa, która doskonale działa, nawet wtedy, kiedy nie ma prądu, kiedy nie ma internetu. Ona działa, tak? Są jakieś przekazy, gdzieś się spotykamy, ktoś przyjechał pociągiem, jakiś krewny przyszedł, słuchaj, znam tam sprawę, że byłbyś tam, byś się mógł znaleźć, tak? Prawda, czytam, umiemy czytać wszyscy, tak? Mamy umysł analityczny przeważnie. Dlaczego my z tego nie korzystamy? Ja myślę, że to nie jest żadna trudność poznać tą prawdę, która rzeczywiście funkcjonuje pośród społeczeństwa. Nic złego się nie dzieje. Historia jest prawdziwa. My jako Polacy nie możemy się niczego wstydzić, jeśli chodzi o naszą historię. Tu właśnie pan powiedział, że się inni muszą. Jeżeli prezydent Chin, który był ostatnio gościem Polski, prezydenta Dudy, powiedział, że te sejmiki rzeczywiście były u nas, to w pewnym momencie widać było, że prezydent był jakby zaskoczony, tak? Ale na drugi dzień się przygotował i też potwierdził, że rzeczywiście tak było, tak? Z Chin przyjeżdża gość i mówi, że były sejmiki, tak? Chińscy cesarze pisali do Polski listy w języku polskim, tak? Bo to był język parlamentarny. Kto nam tego zabroni? Kto nas rozbroił, tak jak teraz, że mamy 0% uzbrojenia pośród ludności, tak? Czy my jesteśmy aż tak bezpieczni, że my nie musimy się bronić przed niczym? Niebezpieczni jesteśmy. A może jesteśmy niebezpieczni właśnie? I komu na tym zależy? Słuchajcie, ważne, że potrafimy poskrótować taki podać ten moment, w którym Stanisław Leszczyński, bo dwukrotnie wybrany na Króla Polski, 33 była druga akcja, to bardzo skrócę teraz, że pokażę ten moment, kiedy doszliśmy do, to może też chyba opowiem w tej historii. Otóż po śmierci interesuje to jeszcze, czy już nie? Może ma to przerwać. Interesuje nas. Natomiast powiem Państwu tak. Ale jak mówię, to jest zawsze szambol, jak będzie się w trakcie nazywałem, który Stanisław Leszczyński jako Król Polski został wygnany z Polski i tam przebywał. Jako już teść, jako teść króla nacji, króla, prawda? Czemu się o tym nie mówi? Ale troszkę się cofnijmy. Sowiecki umiera, propozycja jest do braci, rodzina się kłóci. Maria Kazimiera, żona, była francuską. Pamiętajmy o tym. Ona prowadziła dużo zamętów. Nie mogli pochować ojca, ojciec do Sowieta został pochowany po 30 latach. Razem do Augustyn II. Co mi to zmienia? Wygrywa Conti wygrywa na Aleksji, ale wkracza do Polski August II, uzurpator Niemiec, przejmuje władzę, August II. I drodzy Państwo, ten Kondeusz ląduje tu u Was, tu wylądował. Przy Oliwie tu był ten Kondeusz, ten prawowity król. Przylatają tu Niemcy i Rosjanie i przeganiają go tutaj z okolicy. Gdyby w Pucku była flota, mielibyśmy innego króla. Ta historia się za chwilę powtórzy. August II wiarołomny, nazywany w literaturze jako mocny, rządzi w bardzo dziwny sposób, szybko się dogaduje z Piotrem, wypowiadają wojnę Szwecji, Szwedzi podchodzą, jest trzecia wojna północna, Leszczyński jedzie z poselstwem, negocjuje, kracam tą wojnę, Szwedzi mówią, pan tego trzeba przeglądać, tu trzeba prowadzić Leszczyńskiego. 1604 wybrany, 1605 koronowany. Niestety Szwedzi, zamiast uderzyć na Rosję od razu, poszli na Saksonię, tam byli tu prawie 2 lata, po czym uderzyli na Rosję, przegrali pod Połtawą w 1609 roku, wraca tutaj August z powrotem, wracają Rosjanie i Leszczyńscy muszą uciekać. W 1925 roku na szczęście na wygnaniu byli w Wissemburgu, w Seybrichen, dużo by mówić, w Szwecji też byli. Maria dostaje ofertę mariażu z Ludwikiem XV. I wtedy Leszczyńscy zaczynają mieszkać tam. Czyli prawowity król polski dostaje taki zamek. I wyobraźcie sobie Państwo, że będąc w tym zamku, w sytuacji, kiedy umiera August, ten uzurpator drugi, ten Niemiec z Saksonii, Maria prosi ojca z tego zamku, słuchaj, musisz jechać do Polski,
bo tam jest umarł król Niemiec, będę wybierał się. Król mówi, z tego zamku, mówi, tak, ale tam jest kara śmierci na mnie. Tylko ty mnie wysyłasz na pewno śmierć, a wiesz, jak mi założył koronę, że się cierniowo. Przecież, no, przebraniu robią mistyfikację, że oficjalnie jedzie morzem, a to było mówi o sobotur, a on jako przebraniu kupca jedzie do Warszawy. Przebraniu kupca przejechał do Warszawy, kara śmierci wisi na Leszczyńskiej. Zresztą na Leszczyńskiej wisiła cały czas kara śmierci. Druga historia, nie będę o tym mówił, może kiedyś. I rzeczywiście wygrywa do Lesji w 1933 roku, ale w 1932 roku trzy mocarstwa, Austria, Prusja i Francja, podpisały tzw. traktat Czarnogórski, który zobowiązał się, że wszyscy mogą być królem Polski, tylko nie Leszczyński. Nie wiem dlaczego taki traktat i rzeczywiście jak Leszczyński wygrał, Rosja wkroczyła, no i Leszczyński uciekł do Gdańska. Uciekł do Gdańska, to był w Gdańsku i Gdańsku bardzo bronił. I wtedy właśnie zaczynają się te bitwy Leszczyńskiego toczonego w Gdańsku o wyzwolenie Leszczyńskiego, między innymi tu pod Pruskiem jest ta bitwa, o której ja mówiłem. Ona była 20, bodajże kwietnia 1934 roku, same przemówienie. I teraz ten okres przyspieszę Państwu, to była letnia rezydencja króla Stanisława, Le France. Króla Leszczyńskiego. W 27 roku miała matka Anna Jabłonowska, pochowana w Saint-Louis-sur-la-Noire. No niestety do Polski nie mieli prawa. Maria Leszczyńska i Palińska nigdy nie przyjechały do Polski. Maria wyjechała, miała 5 lat i nikt już do Polski nie wróciła, nie miała prawa do przyjazdu. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Czyli tak, 33 śmierć Augusta II, w 15 lat nie popatrzy na Stanisława, to prawa morska brytańska, z której jest sobotu hrabia w ciąże, ponad nudą. Stanisław jako Ernst Brandbach przybrany udaje się do Polski. W 1933 roku, 11 września, kończyło się do brzegu przyjęcia wybranej szlachcie. Prymas to dotyczy głosy i ogłasza 12 września 1933 na Włosie i Brzezińskiego Królem Polski. Drugi raz, jakby to było takie absolutorium, bo raz był wybrany, ale kwestionowali dwa Szwedzi, więc poddał się jeszcze raz do elekcji, wygrał na elekcji. Wielu kolonowane po trzecim ustroju. Rosjanie wkraczają do Polski, wpadł w obóz niemalencyjny, właśnie kamień na Pradze, Augusta III, Saksończyka też, czyli Niemca, biskup poznański, bez Hanhoz już. Natomiast ten, co koronował Leszczyńskiego, czyli dziennicy, jest odniesiony do Moskwy, został zamordowany. Prymas Polski, o tym się też mówił. Konstanty Zieliński się nazywa. No ale obrona Gdańska, banki na Pomorzu Gdańskim, przybycie floty francuskiej, kurdośnie, śpiewano takie relacje, wszyscy, którzy nie mogą zdać się do królewca. Ale, tylko jeszcze to Państwu pokażę, to jest ta przedstawienie tej bitwy na Westerplatte. Zresztą na Westerplatte, jak już kiedyś Państwo byli, to tam się ten przyczółek właśnie pierwszy pojawił, znaczenie militarne od czasu Stanisława Leszczyńskiego. Tam jest to w tej chwili. To były dwie bitwy na Pomorzu, w obronie króla Stanisława. Bitwa pod Wyszyczynem. Wyszyczyno to jest w gminie Luzinę, chyba tam pod Wejherowem. I bitwa pod Pruskiem. Wyszczecino to jest Wyszczecino. Wyszczecino. A to nie jest to. To jest Wyszczecino, to jest Wyszyczyn. Nie, to tam może tutaj źle podać. W Wiecinie była bitwa między Czechami a Polakami. W Wiecinie było. Ale to jest Wyszczecin, a to będzie rocznica. Wyszczecin to mi się wydaje, to jest w gminie Luzinę, ale na pewno właśnie bitwa. Teraz skomentujmy to, proszę Państwa, bo tak jest. Otóż w 1934 roku Leszczyński, będąc w Gdańsku, mógł liczyć na pomoc Ludwika XV, ponieważ Ludwik XV miał największą flotę na świecie. Ta flota już dostierała do Stanów Zjednoczonych, to się już po prostu, prawda, znaczy do Stanów, do Ameryki już tutaj, bo Stanów nie ma. To potężna flota do Ameryki Południowej, bo tam się odkrywają światła jak polowe. I teraz tutaj mógł liczyć na to, ale jeden warunek, że wygrały tę bitwę pod Pruskiem, bo tutaj będzie kartuś wylądowali. I bitwa pod Pruskiem tak naprawdę oznaczało, że tutaj konfederaci, czyli Pantarłowa, czyli Jantarło, daliby tym Francuzom możliwość tu zdesantowania. Niestety przegrali tę bitwę pod Pruskiem i on wylądował w Gdańsku, a tam już czekali na nich Rosjanie. I ta bitwa przesądziła o tym, że jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, co jesteśmy. Tu w Pusku się przesądziło, że Pusk nie został po prostu obroniony. Został oddany Rosjanom, bo tu Rosja armia rosyjska to walczyła pod przewodnictwem niejakiego Municha Niemca. Najpierw był Lasy, też Niemiec, a potem był Munich, takie nazwisko. I ten Munich tą bitwę tutaj pod Pruskiem wygrał. I zablokował ten port. Nie mogli się tu desantować Francuzi, po obronie króla Stanisława Leszczyńskiego. I tutaj z Pruska już poszli w kierunku tam, niestety nie dało rady. I desantowali się w Gdańsku, ale tam było wszystko obstawione. I Leszczyński został wybroniony. Przebrany znowu ucieka do królewca przez Kwidzyn. No niestety był tam dwa lata i po dwóch latach abdykował w 1936 roku na kraju. Dokładnie w rocznicę, znaczy później oni wyrokowali Ludwika XVI, 21 stycznia, to dużo mówi.
W każdym razie ta bitwa pod Puckiem przesądziła, że Leszczyński już został królem Polski. Mogę tyle powiedzieć, dlatego tu jest. Ta bitwa pod Puckiem przesądziła. To były wojska konfederacje królewskie, czyli wywołanie króla Stanisława Podczyńskiego, hetmana, regimentarza, czyli mówię, Jana Pawła, on pochodził z Lublina, z wojskami koronnymi. A, to znaczy hetman, w ogóle hetman był wtedy Józef Potocki, on musiał pilnować Ukrainy. Rosjanie wykorzystali ten fakt elekcji, bo to była w ogóle walka o sukcesję polską. Są Wielkie Warszawy, Hiszpania, Portugalii, Polskich. Przeczytali z Wielkich. Walka o sukcesję polską w Polsce. Tam dwa trzecie wyroszą. Ale między innymi Rosjanie uderzają tutaj i uderzają na Ukrainę. I my mamy problem, czy bronić króla, czy bronić Ukrainy. Potocki jako hetman, bo tam miał włości, uderza, wraca na Ukrainę. Bo by wygrał tą bitwę tutaj. Ale musiał wrócić na Ukrainę. I to były tylko wojska konfederacji, nie tak rozgrane jak koronne. I te konfederacje tutaj nie obroniły tego Pucka. Byśmy obronili króla, ale byśmy nie obronili Ukrainy. I był dylemat, prawda? No i tak się stało, jak się stało, że król Stanisław Leszczyński abdykował, dostał za to, drodzy Państwo, Lotaryngię i Baar. To jest taki region, jako wielki książę. Był tam 29 lat do śmierci książę i to się Polsce należy. To jest odcinek między Francją a Niemcami. Lotaryngia, Baar, znaczy Baar, Lotaryngia, Alzacja. To jest potężne, znaczy nie jest takie duże, ale pięknie na rynku w Nancy, jakbyście byli, tam jest pomnik króla Stanisława Leszczyńskiego i on jest tam bardzo szanowany, Lotaryngii. Bo to było zawsze księstwo Lotaryngii, później inkorporowane do Francji. Po śmierci króla Stanisława Leszczyńskiego w 1766 roku. To są nasze dziedzictwa, żebyście też wiedzieli, że to są nasze dziedzictwa w sensie monarchistycznym. Jak nie będziemy królestwem, to nam się nie należy, bo partie nie zażądają tego. Natomiast w sensie, ale zobaczcie, jak myśmy bronili jeszcze Ukrainy, tak? Postanowiliśmy jako szlachta, postanowiła poświęcić króla dla obrony terytorium, tak? Po prostu Ukraina była taka ważna dla Polski. I obroniliśmy też. Rosjanie nie weszli tam, nie zdobyli. To jest rok 1734. Ale w Pucku, no zresztą pewnie myśleli, że wygrają tu z Rosjanami. Tu były też błędy jakieś taktyczne, bo był rok, znaczy były perlatacje i Rosjanie potrafili ściągnąć posiłki. Gdyby tam od razu tu uderzył, prawdopodobnie by wygrał. Ale o tej bitwie nic się nie mówi, dlatego proszę Państwa, żebyście się spotykali się. Może jakiś historyk tutaj pamięta tę bitwę 20 kwietnia 34 roku pod Puckiem. No, ona właśnie nazwa tej miejscowości. Wyszyczyna, tego... jest tak pisze Wyszyczyna, jak wejdziecie w internet, w Stanisława Leszczyńskiego. To tam jest jego historia i tam znajdziecie to słowo Wyszyczyno, ale będą mnie... Ale czy jest mapa i pokazane, w którym miejscu jest... Nie ma. Tylko, że Szerot pomoże, pierwsza potyczka była pod Wyszyczynem, ja bym skojarzyłem to z tym Wyszecinem, co jest pod... A druga, ona nie była taka ważna, bo ona nic nie rozstrzygnęła. To było jej rejestr. Natomiast decydująca bitwa była pod Puckiem. I to nam tutaj już dostali po prostu powodzenie pokonani przez Rosjan i już Leszczyński tu nie mógł lądować. Znaczy nie Leszczyński, tylko wojska francuskie, które szły z pomocą. I one wylądowały na Westerplatte. Niestety to nie było dobre. Przegrano. Ten kielon. Drodzy Państwo, tu gdzie był Leszczyński 2 lata, w tym zamku przebywał Leszczyński, bo z kolei jest taka dziwna sytuacja. W tych Prusach książęcych, jak Leszczyński tam wylądował, to były ziemie schołdowane i Fryderyk Wilhelm I ustąpił, wyjechał do Berlina i król panował, bo jako król miał pod sobą całe Prusy też książęce. I ten zamek komuniści rosyjscy zburzyli całkowicie i tam stoi teraz dom partii w Kaliningradzie, bo teraz to jest Kaliningrad, tak? Mhm. Tak, także dom partii w tym miejscu stoi. To był królewiec, sama nazwa królewiec, prawda? To było, to jest Immanuel Kant, który pochodził z królewca. W momencie, wiesz, coś może ciekawego Państwu pokażę. Tam tu chcę maluszką wysadzić. Może ja tu troszkę skrócę, żeby nie Państwa nie zanudzać. Dobrze. Tu jak założył Akademię Stanisław Leszczyński, Biblioteka Narodowa była stworzona z księgozbioru, który zbierał Anzałuski z pieniędzy leszczyńskich, prawda? Biblioteka Narodowa. On przyniósł, w tym Marywilu ona się znajdowała. Tego Marywilu dziś nie ma w Warszawie. To taka ciekawostka. Ten budynek jest, to dzisiaj istnieje. Tak. O, to jest pomnik króla Stanisława Leszczyńskiego w Nancy. Tak wygląda w tej chwili. Plac Stanisława się nazywa. Tam jest pochowany, w ogóle król Stanisław nie jest pochowany w Polsce, jest pochowany w Nancy do dzisiaj, tylko mamy relikwie, że jest na Bawelu. Natomiast tam coś nie wydali z głowy do dzisiaj. Maria Leszczyńska natomiast jest pochowana w Saint-Denis, natomiast serce jest w Nancy, serce Marii Leszczyńskiej. Janek Bogosławo to byli ludzie, którzy... Tak. Ja może przeczytam o tym Wyszecinie. Leszczyński, tak.
Bitwa pod Wyszyczynem, tak, także nazwa pod Wyszecinem, zwana także pod Wyszyczynem, miała miejsce 20 kwietnia 1634 roku podczas polskiej wojny sukcesyjnej. Wojsko koronne, dowodzone przez wojewodę lubelskiego Jana Tarłę, stoczyło bitwę z wojskiem rosyjskim generała Piotra Laciego pod Wyszycinem, wsią Kaszubską, leżącą na północy Prus Królewskiej. W tej walce bitwę za cenę znacznych strat wygrali Rosjanie. Regimenta Siantaru chcą połączyć się z Francuzami, którzy według posiadanych przez niego informacji mieli wylądować w okolicach Pucka, zamierzał ze swym oddziałem w tamtą stronę. Rosjanie zmierzał tam. Rosjanie szacowali siły Tarły na 8 tysięcy jazdy, ale było jej zapewne mniej. Według innych danych wojewoda Siantaru miał pod swoim dowództwem 130 chorągów pospolitego ruszenia, dwa pułki regularnej kawalerii oraz 400 dragonów. Po połączeniu się z resztkami rozbitych pod Świeciem wojsk kasztelana Czerskiego, Kazimierza Franciszka Rudnickiego, natknął się pod Tucholą na liczący 3000 żołnierzy korpus rosyjski dowodzony przez generałów Birona i Zagrażkiego. Pomimo przewagi czernej, Tarło nisko oceniał wartość bojową swych sił i przystąpił do pertraktacji. Wobec dużej przewagi czernej przeciwnika Zagrażki chętnie przystąpił do rozmów i zgodził się na wysłanie adiutanta Tarły Stanikowskiego do Gdańska. W tym czasie pułk dowodzący armią oblegającą marszałek Duka, co ciekawe, czy ja mogę jednym zdaniem dokończyć? A przepraszam bardzo. Historię trzeba. Bo może ustalmy, tak? Nie ma, ustalmy może wtedy kolejność. Tak? No dobrze, ale ja już kończę, tak? Przepraszam. W tym czasie główny dowodzący armią oblegającą Gdańsk marszałek Bukhar Krzysztof Mnich wysłał na pomoc Zagrażkiego generała Laciego z 5 tysięcy nieprzydatnych przy obrężeniu miasta Jawdy z armatami. No i potem jest opisane Litwy. Czyli to było tutaj na północy, na Kaszubach. To jest Wyszecino. Teraz to jest Wierzchucino. Nie. Wyszecino dokładnie się Wyszecino. Wyszecino i na Kaszubach. To jest Wejrowe. Wejrowe. Wyszecino. Na Majunie. Kole Lezyno. Lezyno? Jo. Lezyno. Drodzy Państwo, co ja jeszcze mogę powiedzieć? Ja mam dużą, długą mówię, ale chodzi o to, żeby zyskać echo. Nie chodzi o to, że Krusztof Zawyszyński stracił córkę, tak? Zamordowaną przez pomyłkę, bo miał on zginąć. Otruto córkę, a on miał dwie córki, tak? Maria przeżyła, natomiast ona jest pochowana w Grafita, w Niemczech, tam zginęła. Otruta została. Także były zamachy na Stanisława Zawyszyńskiego, prawda? Dokumentowane. Też musiałbym długo o tym mówić. Ekshumacja tej córki Anny kilka lat temu stwierdzono naukowo, że to okruta. Nas zapraszano nawet żonę tam. Ale to wszystko nie ma znaczenia. Tutaj pan. Znaczenie ma to, że byliśmy zawsze królestwem, że były ludzie, które poświęcały swoje fortuny, pokazałem te majątki, które dzisiaj nie mamy czasu. To też nie ma żadnego znaczenia. Materia z ludzi nic nie znaczy. Po prostu chodzi o to, żebyście się zaczęli na tym przepiękny rynek widziałem, przepiękna para pod krótami. Trzeba to dbać. Są Wejherowie przede wszystkim, prawda? Oni byli z koligacjami z Leszczyńskimi. Otóż Bogusław, czyli dziadek króla Stanisława Leszczyńskiego, ożenił się z żoną Jakuba Wejhera. Czyli drugie małżeństwo Jakuba Wejhera, nie pamiętam jej imienia. Mało tego, jest tam prawdopodobnie pochowany w Wejherowie. Czyli tutaj te związki są rodzinne, rodowe z Wejherami. Czyli żona, która przeżyła Wejhera Jakuba, wychodzi za mąż za Bogusława, a dla Bogusława z kolei jest to trzecia żona. Tak ciekawa, ostatnia żona. Przejmuje to dziedzictwo też Leszczyńskich. Znaczy, był to dziadek Stanisława Leszczyńskiego, czyli pradziadek królowej Francji. Czyli inaczej mówiąc, Wejher jest koligacony z królami Francji. Tu Wejher z tego terenu, u was jest tutaj kaplica w Pucku Wejhera, prawda? On ma koligację z królami Francji, z Bourbonami. Ten człowiek tutaj, prawda? Poprzez Leszczyńskich. Także to są potężne koligacje, dlatego oni się boją Polski jako monarchii. Ponieważ mamy ogromne koligacje wszędzie. Na przykład Filip, ten, który rządzi teraz Hiszpanią, to jest potomek Marii Leszczyńskiej. To jest potomek, no. Tam troszkę w krzywej linii, bo jedna z córek wyszła za księcia Parmy i ona to jest tej kategorii, no to sobie w Wikipedii to sprawdzić bez problemu, bo za to sobie możesz sprawdzić. Do góry tam się idzie z Wikipedii, prawda? Więc my Polacy, to bardzo mocno jako Polacy, Leszczyńscy, tak?
Dlatego ja się podjęłem tej misji wezerkulowania, mogą mi ludzie ośmiać, no powiedzmy, jako króla mamy w Polsce Sejbany, no przez Sejbany niespodziewanie teraz w Gdańsku nie wie, byliśmy tydzień czy dwa tygodnie i nagle zajęliśmy się tym, że strona pilna brać króla, teraz rozkradną bez króla. No to jestem tym królem, powiedzmy, Polski, no ale to jest stan surowy, tak? To jest królestwo w stanie surowym. Teraz je musimy wypełnić. Dlatego przyjechałem tu z misją, żeby po prostu ten stan surowy wypełniać ludźmi. Panią, pamiętam panią, pani działała też, był sejmik, pani to pierwszy sejmik Wejherowi, bo tam odprowadziliśmy się, Wejherowi był sejmik pomorski, myśmy zrobili. My robimy, tego nie nagłośnienie, może nas w mediach nie puszczą, tak? A na YouTube to możecie gdzieś znaleźć, to jeszcze nie opublikowane i zadań. Także pan też był, przecież pan też był, to pamiętam pana. Drodzy państwo, musi być inicjatywa oddolna, bo ja sam z góry nic nie zrobię, nawet król największy nie zrobię, tak? Co ja wam proponuję? Nie chcę żadnych podatków. Polacy żadnych podatków, to partie was opodatkowały. Nam są podatki niepotrzebne. Polska jest bogatym krajem. Możemy z akcyzy, możemy z innych rzeczy. Ludzie nie muszą nosić żadnych podatków, ani firmy. Nie płacą podatki gruntowe. Naprawdę jesteśmy bogatym krajem. My, jak będą dali własne majątek, my się utrzymamy. Nie potrzebujemy żadnych podatków na dwór królewski. Nam nie potrzeba jest nic. Na subwencje partyjne. No właśnie, dlatego mówię, to jest bez sensu. W ogóle podatki wy musicie pilnować, bo nic nie ustanowię bez zgody sejmików ziemskich. Tak Kazimierz IV Jagielonci przyrzekł, tak? Jeżeli będziecie za monarchią, powiecie, my nie podlegamy temu państwu partyjnemu, tak? Oni od razu. Ja nie namawiam was, żebyście nie płacili podatków, jeszcze nie respektowali znaków drogowych czy coś. Tylko poczujcie się jako królewski szczep piastowy. Zobaczcie Konopnicka, ja byłem.